Kors. Puszczone. Teraz powiem tak. Rozkład jazdy, jazda skutkami. I tym miłym akcentem rozpoczynamy kolejny odcinek naszego scenariusza Szkarłatne Litery. A z nami są Strażniczka Tajemnic Marta, Hochlik RPG, Marcelina z kanału Fileu Zero. To ja. I Nomiko z Nomiko RPG-uje. Za każdym razem, Majka. I wszystkie oczywiście odnośniki do profili naszych gości na kanale znajdziecie w opisie, więc też serdecznie zachęcam. A że ostatnio za każdym razem zapominam, to jeżeli ktoś by chciał pogadać o RPG-ach albo planszówkach, to zapraszam na Discorda, tam bo nie tu. I też jest link w opisie. Przypomnijmy to bardziej dla widzów, bo wy jesteście całkiem na świeżo, ale tak szybciutko, w którym momencie skończyliśmy, a skończyliśmy na spektakularnym wręcz podejściu do pewnej dwójki wysłanników mafii, którymi Leopold wraz ze swoimi towarzyszkami rozprawili się jak profesjonaliści. Co więcej, jeszcze Olivia uruchomiła swoje kontakty i postanowiła poprzez tych właśnie posłańców dopytać się, kto położył swoje łapki na pewnej bardzo istotnej książce, która teraz wydaje się, że może być dla was bardzo interesująca. I jesteśmy w momencie, kiedy tamta dwójka powlokła się jak psy z podkulonymi ogonami, bardzo smutno i niechętnie, ale pozbyliście się ich, więc teraz jakby nareszcie możecie ustalić między sobą, co dalej robicie, jak wracacie, bo w sumie w tym momencie to już jest środek nocy, bo zabawiliście tam od wieczora, no już trochę czasu minęło, zanim Olivia przyszła, no to też ten czas minął, więc robi się naprawdę późno, jest środek nocy i macie czas, żeby ustalić, jak wracacie, co robicie dalej, jaki jest plan na najbliższe dni, godziny. Wydaje mi się, że musimy już wracać do domów, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś tu się jeszcze nie przypałęta i raczej no, nasza nieobecność zostanie w końcu zauważona, ale jutro chcemy iść do tego ślusarza, tak patrzę na Leopolda. Ślusarza? Tak, pani była w gabinecie w tym momencie, jak o tym rozmawialiśmy. Rozmawiałem... Leopold, mam taką prośbę, mów mi teraz po imieniu, dobrze? Znaczy, bo oczywiście pozę wiedziałem, ale bądźmy normalni. Dobrze, Lolo. Dziękuję. Kiedy byliśmy na stypie, rozmawiałem z Antonim, który poinformował mnie, że powinienem jutro spotkać się z pewnym ślusarzem, podał mi konkretny adres i on ma podobno wiedzieć troszeczkę więcej na temat śmieci profesora. Ślusarz. Też mnie to zdziwiło, nie chciał mówić za dużo. No ale patrząc na to, co się dzieje, to już nic mnie nie zdziwi, więc warto łapać wszystkie tropy. Rano pójdziemy do ślusarza po prostu? Mimo wszystko zastanawiam się, czy może nie wziąć jednak Antoniego ze sobą? A po co? No, mi dał ten kontakt. Pytanie właśnie, dlaczego? No i to jest pytanie, które można mu zadać w momencie, jak się tu z nim spotkamy. Z całą pewnością. No dobrze, to rano idziemy do ślusarza? Tak, i po drodze zgarniemy Antoniego. Dobrze, o której? Bo jakby my wychodzimy z tego samego domu, a i tak Laura musi wiedzieć. Nie wiem, jak panią pasuje, Oliwio, Laura. Ja patrzę na Laurę, jakby dziesiąta. Pytającą. O 10. Dziesiąta, dobrze. Gdzie się spotkamy? Już pod ślusarzem? I ja myślę, że możemy wszystkich po drodze wziąć. Dobrze. Ja w takim razie zjawię się pod waszym domem. Dobrze. Dobrze, nie mam, dobrze. Jasne. To wtedy w trójkę pojedziemy po Antoniego i do ślusarza. Dobrze, a jak tylko się czegoś dowiem odnośnie pana Chansey, to oczywiście od razu powiem. To, co myślę, że jest dobrym pomysłem, to w tym momencie uporządkować mieszkanie profesora tak, jak wyglądało przed naszym przyjściem. Tak.
Ja i tak będę, ja zaraz też oddam ten szlafrok, wszystko i wysuszyłam się, więc sprzątamy i wychodzimy. Czy te drzwi były otwarte? Znaczy, kiedy wypuszczaliście tamtą dwójkę, no to pewnie raczej zamknęliście za nimi. Nie, ale jakby, jak my się dostaliśmy? Skąd my mieliśmy klucz? Czy te drzwi były otwarte? O, ty się dostałaś, ty Oliwia. Właśnie nie wiem. No, nie wiesz. Jak ja wchodziłem, to było otwarte. Ale myślę, żeby teraz jednak je zamknąć. Bo wydaje mi się, że oni musieli tu być wcześniej, bo ktoś od nich i dlatego był otwarty. Dobrze, a ktoś ma klucz? Jesteśmy w stanie znaleźć klucz, na przykład jakiś zapasowy w tym domu? Będziemy sprzątać, to możemy poszukać. Rzuć sobie na spostrzegawczość, Laura. Dobra. Nie, no, ojcze. Fazja spostrzegawczość. Widzę w tym tęczu jakąś buzię. Pięknie, 15. To, Laura, twoje bystre oko, jak również twoje wspomnienia, bo po prostu pamiętasz dobrze, że dwa albo trzy razy, jak tutaj zdarzało ci się bywać, to Charles sięgał pod taką, ma takiego fikusa w salonie, to jest taki dość pokaźna doniczka i pod tą doniczką ze dwa albo trzy razy widziałaś, jak on stamtąd właśnie wysuwa taki niewielki kluczyk, kiedy mieliście już wychodzić albo właśnie prosił cię, żebyś przez chwilę została, a on za chwilę wróci, bo musi coś załatwić. Więc przypominasz to sobie teraz i jakby widzisz to miejsce, dokładnie wiesz, gdzie to jest i pod tą doniczką znajdujesz ten klucz bez najmniejszego problemu. Chyba to jest zapasowy, ale jest. No jasne, to w takim razie fikus w ruch, klucz w ruch, jestem w stanie zamknąć drzwi. Zostawiam w tej doniczce klucz. Okej, dobra. To wiesz co, nie zostawiasz doniczce, bo ona jest, jeżeli zamykasz... Ona jest wewnątrz. Ona jest w salonie, tak, aha, ona jest w salonie. Aha, to nie, więc klucz... to biorę, to w takim razie... Bierzesz ze sobą. No. Znaczy, jakkolwiek to zabrzmi, może nam się jeszcze przydać. Całkiem możliwe. Jak wracacie? No ja... Znaczy, to jest w pobliżu kampusu, nie? To mogą jakieś taksówki jeździć? Mogą, może się zdarzyć taksówka, może się zdarzyć dorożka. Co prawda dorożki jeżdżą bardziej w dzień. Znaczy taki no powóz, no dorożka tak naprawdę, przekładając na nasze. Bardziej taksówka? Znaczy myślę, że chciałbym złapać taksówkę. Dobrze, to już tutaj nie będziemy rzucać, po prostu myślę, że... To troszeczkę zajmie, bo jednak jest noc, ale uda wam się. Natomiast to jest tak, że ten taksówkarz, który się zatrzymał, widać, że to jest taki człowiek, który niejedno już w życiu widział i niejednego pasażera wiózł i mierzy was, tak kłania się uprzejmie paniom oczywiście, otwiera przed wami drzwi, a jakże. Krótko, ale tak też z szacunkiem skinął tobie, Leopold, głową. Proszę, gdzie jedziemy? Ale w jego spojrzeniu i w jego oczach jest coś takiego, że on widać, że was tak oceniał, czy wy nie jesteście na przykład pijani, czy wy nie wracacie z jakiegoś domu ucieka albo czegoś takiego i dopiero po takim krótkim zlustrowaniu was widocznie wypadło to przynajmniej w miarę pomyślnie, bo tak rozluźnił się i właśnie otworzył, wpuścił was i zasiadł za kierownicą. To gdzie ja jedziemy? Bez wahania podaję adres Lary najpierw. Mhm. Okej. To najpierw w takim razie podjeżdżacie pod mieszkanie Laury. I Lauro, no ty w sumie wiesz, że nareszcie ten ciężki wieczór i kawałek nocy dobiegają dla ciebie końca. Być może do rana nie zmrużysz oka, może jeszcze coś będziesz chciała zrobić, a być może właśnie zrobisz wszystko, żeby zasnąć. Do tego za chwilę wrócimy. No bo potem taksówkarz się pyta, czy tutaj kończymy?
Nie. I podaję nasz adres. Jest jeszcze ten mąż Laura, jeżeli coś chciałaś jakby tam na odchodne jeszcze powiedzieć, to okej, okay. Jeżeli nie, no to po prostu się jakby żegnacie na zasadzie do jutra i tyle. No właśnie tak się dzieje. Kierowca też wiezie was, Olivia i Leopold, pod waszą posiadłość i... Tylko, że ja w drodze chciałabym, jakby tak siedzę i wpatruję się w sumie w przestrzeń. Co powiemy ojcu? Powiemy, że chcieliśmy się przejść i przegadać dzisiejsze kłótnie, żeby je przegadać i żeby nie było konfliktu między nami. O, jakie to urocze. I nieprawdziwe. Ale też powiedziałam ciszej po prostu i okej, okay, jakby zaakceptowałam. Dobra. I... Znaczy ja mimo wszystko, tak żeby na zakończenie tego dnia, to chciałbym po powrocie, bo podejrzewam, że Oliwia nie pójdzie od razu spać, chciałbym po prostu jej zaparzyć herbaty i porozmawiać o tym, co się dzisiaj stało. Tak bez żadnych tam rozwiniętych dialogów i tak dalej, ale chciałbym gdzieś ten topór wojenny na czas tej sprawy. Gdzieś tam próbować pogrzebać, tak? I... Jasne, tylko zanim dojdziemy do tego momentu, kiedy będziesz mógł tę herbatę zaparzyć i porozmawiać, to kiedy podjechaliście już i weszliście, jak rozumiem, no ponieważ jest naprawdę późno, to staraliście się to robić cicho, dyskretnie, też niemalże skradając się na palcach. I to jest taka sytuacja i taka scena, która... jest w wielu przypadkach dobrze znana, kiedy nie wiem, czy najpierw przechodzicie, kierujecie się do salonu czy do kuchni. Cały dom jest pogrążony w półmroku, w zasadzie to w ciemności, ale wiecie, kiedy tylko słychać wasze kroki, to zapala się taka niewielka lampa i George, który siedzi w swoim fotelu tak założonymi rękami, podnosi się na nasz widok, po czym, na wasz widok, po czym praktycznie od razu opada znowu na ten fotel, tak z takim ciężkim westchnieniem, ze zmarszczonymi brwiami. Czy możecie mi wyjaśnić, gdzie u licha byliście w środku nocy? Ja od razu do niego podchodzę i jakby całuję go w czoło. Kochanie. Co ci powiedzieć? Rozwiązywaliśmy nasz konflikt. Wasz konflikt? Tak. W nocy. Razem. Trudno było nasz konflikt rozwiązać tak osobno. To prawda. Ale chodzi mi o to, że jest noc i jesteście razem. Czy ty wiesz, jak to wygląda? Czy obydwoje zdajecie sobie sprawę z tego, jak to u licha wygląda? Tak, wiem, przepraszam, naprawdę, ale słyszałeś, jakby dzisiaj już było bardzo źle i musieliśmy porozmawiać, bo obojgu nam na tobie zależy i chcemy po prostu móc ze sobą jakoś funkcjonować. Musieliśmy przegadać, złapał nas deszcz, no, ale jest lepiej. Nie mogliście po prostu porozmawiać ze sobą w domu? No na początku ta rozmowa nie była zbyt miła, więc woleliśmy, żebyś nie musiał tego słuchać. Emocje musiały wypłynąć. Świeże powietrze też dobrze robi. Tak, właśnie widzę. Tak wodzi wzrokiem od jednego do drugiego. Jesteście, mimo że ty już jesteś, Oliwia, przebrany, to jesteście przemoczeni, jesteście po prostu bladzi z niewyspania i ogólnie nie wyglądacie jak okazy zdrowia. Oliwia, ty rzuć sobie na urok osobisty. Na miłość męża. Jezus, gdzie jest ten urok? Za każdym razem go widzę, a później... Pierwsza kolumna. Pierwsza kolumna, no to o, dobra, jest pierwsza kolumna. O kurde! Jestem, nie mam dziś, jakby, jestem rozmazana, jakby zmęczona, w ogóle nie mam siły na urok. Ojcze, może, bo widzisz, w jakim stanie jest Oliwia, może zrobię ciepły herbaty, co? Tobie widzisz, też?
widzisz, że on tak powstrzymuje się i chyba rzeczywiście ta miłość do Oliwii tylko jakoś jeszcze go trzyma, bo widzisz tą gulę tutaj w gardle. Dobrze, porozmawiajmy jak rozsądni ludzie. Zrób tej herbaty, synu, i porozmawiajmy, bo już sam nie wiem, co mam o tym myśleć. No to ja bez gadania. Tup, tup, tup. Ja jestem tą grzeczną żoną, po prostu, która siedzi w milczeniu, albo nawet stoi przy nim w milczeniu i po prostu delikatnie gładzi jego ramię i próbuje go uspokoić. Już jest dobrze, jest przynajmniej lepiej. Lepiej nie mówić. On mówi w końcu tak delikatnie, bo jakby poklepując cię po dłoni. Gdybym cię nie znał, gdybym cię lepiej nie znał, to bym sobie pomyślał, nawet nie chcę tego myśleć. Dobrze. Wiecie, George. Ja po prostu chcę wiedzieć, że moja żona i mój syn są bezpieczni i nie robią żadnych głupot, tak? Oliwio, kochanie, ty jesteś, ja wiem, ty jesteś jeszcze młoda, ty potrzebujesz pewnych wrażeń w życiu, ale to zważ na moje stanowisko, zważ na to, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądało nasze nazwisko, tak? Bo to chodzi też. Wiem, przepraszam. Ja naprawdę myślałam o tym, ale myślałam bardziej o tym, że tak bardzo zależy ci na tym, żebyśmy się dogadali. Na tym, jak bardzo kochasz syna i chciałabym, żebyśmy w domu mieli w końcu spokój. Że to jest ważniejsze. Tato, ale czy z dwojga nieważniejsze jest to, że pierwszy raz od dawna poszliśmy w dwójkę porozmawiać i wracamy pogodzeni, bez kłótni? Czy na dłuższą metę to nie jest większy sukces? On tak chwilę się zastanawia. Rzuć sobie, Leopold, teraz na gadaninę. Dobrze. Bo nie dobrze. Nie idźmy na to. Ja bym to chciał przerzucić. Okej. To złego może się stać. Przepraszam, ale właśnie przeczytałam komentarz Laury. Dobrze. Możesz to przerzucać. Jeżeli się nie uda, to ojciec tego nie powie głośno, ale będzie miał takie silne przekonanie, że coś więcej was łączy. I przynajmniej na tą chwilę będzie robił wszystko. A czy właśnie ja się najbardziej boję tego, że on myśli o jakimś romansie, nie? To oczywiście, że on o tym myśli. No, wracacie we dwójkę w środku nocy, a kto się czubi, ten się lubi. Poza tym to jest świetne na odwrócenie uwagi, żeby udawać, że się nie lubicie i drzecie ze sobą koty, a tak naprawdę. No. Więc on teraz goni twoje myśli, wiecie. Mogliśmy to jest tak, na tą herbatę Laurę zaprosić, nie? Tak, dobra, więc przerzucaj, albo... No nie! To ja już będę musiała go tylko do łóżka zaciągnąć. W sensie nie Leopolda, męża. Widzisz to chmurne spojrzenie. Tato, wiesz co, jeżeli jest ci tak bardzo źle, to mogę być znowu niemiły dla Oliwii. Nie ma problemu. Jeżeli uważasz, że tak będzie dla ciebie lepiej, to nie ma problemu. Oliwia, nic do mnie nie mów, zamknij się, idę spać. I wychodzę. Tuj, słyszysz za sobą. Ja trzaskam drzwiami tylko z przedzi. Mhm. Oliwia, ty zostałaś, więc słyszysz te takie... Co ja się mam z tym chłopakiem? Ja już naprawdę nie wiem, jak do niego dotrzeć. Chodźmy do łóżka. Porozmawiamy rano. On się uspokoi, bo wiesz, kłóciliśmy się, było źle. Nie kłócimy się, jest źle, więc jest zdenerwowany. Ty też się uspokoisz. Jutro rano porozmawiamy. Chodź. Dobrze, może w dziennym świetle wszystko będzie wyglądać inaczej. Odpoczynek wszystkim nam dobrze zrobi. Ciekawe, on dopija szybko tą herbatę. Ciekawe, co powie, jak o 10:00 pojedziemy razem taksówką. Tak, to będzie ciekawe. Ale wiesz co, faktycznie udajecie się na... Znaczy, ja nie wiem, Robert, bo ty poszedłeś, ale czy ty faktycznie będziesz chciał iść spać, czy jeszcze coś będziesz chciał
przować robić, czy tak. Ja tak naprawdę próbuję sobie w głowie ułożyć w ogóle, w co wdepnąłem. Bo mam wrażenie, że tak jak to jakoś bardzo mocno dotyczy Lary i Oliwie, tak Leopolda w żaden sposób. A z jakiegoś powodu jest w samym środku tego czegoś. I zastanawia się teraz przede wszystkim, jak u ojca znowu zmienić zdanie, bo najgorsza rzecz, jaką może myśleć sobie ojciec o mnie, to jest to, że ja mam romans z Oliwią. Najgorsza rzecz, jaką mógł sobie pomyśleć, i się zastanawiam, co mam teraz zrobić. Więc się mocno zastanawiam, jak to załatwić, i mam pewien plan, bo przecież Lara przychodzi pod dom nasz. Tak, byliście umówieni, tak. Więc mam plan taki, żeby jednak było, że z Larą gdzieś jadę, Oliwia się po prostu z nami zabierze po drodze. Oficjalnie. Mhm. I wiesz co, nawiążę jeszcze do tego, Leopold, co ty powiedziałeś, że masz takie poczucie, znaczy tak sobie myślisz, że masz takie poczucie, że o ile Oliwii i Laury to w jakiś sposób dotyczy, to ciebie w żaden, to w odpowiedzi, tak jakby na te myśli, czujesz, znowu wraca do ciebie ten moment, kiedy patrzyłeś na nie obie i czułeś, jak bardzo ich nienawidzisz. Czułeś to połączenie, ale właśnie takie połączenie przez tą chwilę, przypominasz sobie, na tej stypie, kiedy patrzyłeś na Laurę, patrzyłeś na Oliwię i miałeś to poczucie, że ich nienawidzisz i żeby one w końcu się przyznały do czegoś. I wtedy miałeś takie poczucie, że masz z nimi bardzo dużo wspólnego, choć nigdy nie chciałbyś mieć. I teraz to do ciebie wraca i uświadamiasz sobie, że właśnie w jakiś dziwny sposób ty też jesteś w to wplątany. Może z zupełnie innego powodu niż one, ale jednak te odczucia się pojawiły. Chociaż były tak przez tak krótki czas, ale jednak były. Znaczy ja myślę, że u mnie w głowie też cały czas próbuję poukładać sobie moje emocje wobec Lary. Bo zastanawiam się, czy to są takie emocje, jak sądziłem. Czy to nie jest tak, że ja po prostu coś czuję do Lary i sobie wmówiłem, że to jest pozytywna emocja, a wcale tak do końca nie jest. I tak naprawdę, czy Lara sobie z niego nie żartuje, a tego by nie chciał. A jeżeli tak jest, to wolałby uniknąć jakiejkolwiek kompromitacji i czy nie lepiej nie zamknąć tego tematu gdzieś w sobie. Mhm. Dochodzisz do takich wniosków, że no jak analizujesz te swoje odczucia, to nie masz jakichś większych wątpliwości, że ten afekt, to takie uczucie, którym darzysz Laurę tak na co dzień, chociaż jest ukryte, to nie da się go pomylić z żadnym innym. I była w tym pewna szczerość, a ten moment, kiedy jej nienawidziłeś, w ogóle to uczucie takiej nienawiści, bo nawet to, co masz do Oliwii, to jest niechęć, to jest złośliwość, to są różne, mogą być różne rzeczy, ale to nie jest taka czysta nienawiść. I to odczucie było ci całkowicie obce. Nawet jeżeli powiemy o złości, o gniewie, to też to taka czysta nienawiść, to było ci obce i wtedy trochę się tego przestraszyłeś. Więc teraz jak tak analizujesz, to mógłbyś pewnie spróbować gdzieś tam to zepchnąć, to uczucie do Laury i wmówić sobie, że to sam siebie nakręcałeś, że to nie ma nic wspólnego z... No ba, nawet najbardziej mnie przeraża to, że mam wrażenie, że w większości czasu to Oliwia była bardziej uprzejma i miła dla Leopolda niż Laura. Co jest też dla niego szokujące dzisiejszego dnia. A tak, to akurat prawda. No i tak, i rozmyślasz sobie, to rzuć sobie jeszcze na moc. Ekstremalny sukces. Ekstremalny sukces. Dobrze. To jeżeli tylko będziesz tego chciał, to będziesz w stanie tak się wyciszyć, że zaśniesz na... po prostu jak niemowlę. Na pierwszy swój taki wewnętrzny sygnał, że mój organizm chce spać, zapadniesz w sen. I tylko ty będziesz miał nad tym kontrolę.
Lauro, przenieśmy się jeszcze na chwilę do ciebie. Czy ty od razu chcesz po prostu właśnie położyć się spać, czy coś jeszcze tej nocy ci nie daje spokoju, coś jeszcze chcesz porobić u siebie? Chcę. Ja jestem z wykształcenia antropolożką. Więc chcę przeszukać swoje zbiory, swoje notatki, może jakieś książki, które udało mi się zebrać, może jakieś notatki z konferencji, na których udało mi się być, a w których to zdobyłabym jakąś wiedzę na temat procesów czarownic. Tak. Jasne. Jest tego całkiem sporo, wiesz, bo po prostu ty jesteś bardzo skrupulatna i zarówno twoje notatki prowadzisz naprawdę tak solidnie, jak i uczęszczasz na tego typu imprezy i wykłady, więc na pewno będziesz w stanie znaleźć tego całkiem sporo. I nie zaskakuje cię to zbytnio, że no powtarza się ten schemat, który większość, nawet nie będąc specjalistami, zna, że były to kobiety niesłusznie w większości oskarżane o czary, o kontrakty z siłami nieczystymi, częstokroć oskarżane przez zawistnych sąsiadów, przez zazdrosnych kochanków albo nawet mężów czy kogoś z rodziny. Ale oczywiście i ginęły w męczarniach, ginęły na stosach oczywiście. Pada tam kilka nazwisk, zarówno kobiet, które były w tym niewielkim procencie, kobiet, które były podejrzewane, że to nie jest tylko czcza pogłoska, że naprawdę o nich się mówiło, że one są, że one rzeczywiście są czarownicami i rzeczywiście rzeczy, które się dookoła nich działy, nie dało się wytłumaczyć tak po prostu. I to nie było coś w stylu, że tylko nagle moja krowa przestała dawać mleko, bo tamta spojrzała krzywym okiem, a moje dziecko się urodziło z dziwnym znamieniem. Nie, to były znacznie poważniejsze rzeczy. To były niewyjaśnione śmierci, to były mikstury, wywary, które znajdowano wprost w ich domach na przykład. To był bardzo niewielki procent, ale te imiona gdzieś tam się powtarzają, tak samo jak powtarzają się imiona tych, którzy na nie polowali, łowców czarownic, takich najbardziej szanowanych i budzących największy strach również. Bo to byli ci, którzy specjalizowali się zarówno w torturach, bo to nie byli tylko kaci. Bardzo często łowcy czarownic jakby poszerzali swój asortyment i swoje umiejętności o to, że umieli przepytywać te kobiety, przepytywać w znaczeniu torturować, tak że nawet te niewinne się przyznawały bez mrugnięcia okiem do czegoś, czego nie zrobiły. I też było kilku takich, którzy się wsławili swoją skutecznością, ale też swoim okrucieństwem. I te notatki są, właśnie widzisz teraz, jak sobie tak przeglądasz, że no powtarza się ten schemat, tak, że to jest to i po prostu to, że te procesy czarownic, że ta księga, no bo często jest tak, że w archiwach gdzieś zachowują się takie notatki typu właśnie tak jak spis ludności, spis narodzin, zgonów i tego typu rzeczy. Tak tutaj ta księga procesów czarownic z Arkham jest o tyle wyjątkowa, że tam oprócz po prostu nazwisk, oprócz krótkich opisów, wypowiadają się też podobno pierwszej ręki ofiary, które jakimś cudem przeżyły, a które były jakby świadkami tych nadprzyrodzonych rzeczy. I to są ich świadectwa. I tam też ponoć gdzieś są zawarte w tekstach przekleństwa, jakie te pozornie prawdziwe wiedźmy rzuciły na tych, którzy po prostu skazali je na stos. Więc tam jest dużo takich unikalnych materiałów. No i to jest to, co wiesz na pewno. I udaje ci się gdzieś tam do tego dokopać. Spędzasz, myślę, dość dużo czasu czytając to
sobie jeszcze gdzieś tam, robiąc tak naprawdę notatki notatek też. O. Mhm. Myślę, że możemy zakończyć tę scenę w momencie, kiedy Laura po prostu usypia nad tymi notatkami. Kiedy się budzi, no to orientuje się, że zasnęła przy biurku. Tak, i myślę, że ponieważ usnęłaś tak z czołem opartym o książkę, to kiedy się budzisz, jakby pierwsze, na co twój wzrok pada, jest jasno, jest już ranek, i pierwsze, na co twój wzrok pada, to jest taka właśnie rycina, która przedstawia właśnie lustro, tyłem odwróconą sylwetkę kobiety najpewniej, no bo są te długie włosy, i to lustro nie odbija twarzy kobiety, ani jej sylwetki, tylko w tym lustrze widzisz, że takie bardzo zniekształcone rysy, trudno powiedzieć nawet, czy to są rysy ludzkie, bo to jest tak, jakby gdzieś tam był jakiś zaczątek takiego nosa, takich ust, które są otwarte w takim niemym krzyku, i tych oczu, które są takie wielkie jak 5 złotych, ale to jest wykrzywione w takim grymasie też takiej właśnie złości, i widać odbijające się płomienie. Natomiast nie widać sylwetki tej kobiety, tak? Widać tylko właśnie wyciągniętą rękę i te płomienie, które wydają się wychodzić z tego lustra. I to jest rycina dołączona do jednego z artykułów, tak? Które właśnie tam sobie, z którego sobie robiłaś notatki. I ona jest jakoś opisana? W sensie czegoś dotyczy? Czy po prostu została dołączona bez danych dodatkowych? Znaczy jest tam tylko takie zdanie, które jest, bo większość tam ryciny jest podpisana, to jest tylko takie zdanie, że niekiedy zadzieramy z siłami, których mocy nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić. I na tym bardzo często polegał błąd prawdziwych czarownic. Kropka. I to jest takie zdanie. Dosyć enigmatyczne, ale też obrazujące to, co tam widzimy. Myślę, że przechodzi mnie dreszcz tego ranka. Rozbudza to jednocześnie mnie. Myślę też, że budzę się dosyć późno, więc spieszę się, żeby dotrzeć do domu Flanaganów. Jasne. No, musisz po prostu mocno się zbierać, ale dajesz radę i jesteś praktycznie idealnie o czasie. Ty, Oliwio, kiedy się budzisz, to Georgia już nie ma obok ciebie. On wstał dosyć wcześnie, chyba już jest po kawie, po śniadaniu i zamknął się w swoim gabinecie teraz. No, mam nadzieję, że się uspokoił. Ale no, ogarniam się jak zwykle codziennie rano, ale jednak mam taki trochę dystans do lustra na toaletce mojej w tym, więc staram się unikać, jakby czesać się i tak dalej, ale korzystać z jakichkolwiek innych luster, tylko nie z tamtego, bo cały... Tylko zerkam okiem, czy faktycznie ta moja rama też przypadkiem nie jest, wygląda na podpaloną, przypaloną czy cokolwiek. Nie, w tej chwili nie. I dobrze. Tak, udaje ci się bez większych problemów wyszykować. Leopold, też budzisz się, może nie jesteś jakoś super wypoczęty, ale budzisz się tak. Znaczy, ja myślę, że ja słabo spałem. Na tej zasadzie, że wstałem o świcie, pewnie nawet przed ojcem. I ja po prostu coś tam oglądam w gazecie, co tam się dzieje, ale siedzę gdzieś tam w jadalni czy gdzieś przy kawie i tak spędzam cały poranek totalnie gdzieś tam pomijając ojca w tym wszystkim, jak i przywitaniu i tak dalej. To ojciec, no tak, bo faktycznie wstałeś przed nim. Ojciec w pewnym momencie zszedł, przywitał się z tobą, ale to było bardziej, wiesz, takie kiwnięcie ci głową, powiedzenie po prostu dzień dobry. Od razu nalał sobie właśnie kawę, poprosił o śniadanie
W sensie waszą służącą, no bo macie służbę, to jest jakby oczywiste, ona jest dochodząca i jakby głównie ją zatrudniacie wtedy, kiedy są jakieś bankiety, ale też jest osoba tak jak gosposia i taka służąca, która po prostu jest też na co dzień i ona właśnie... Znaczy ja myślę, że Leopold ma to do siebie, że nigdy jeszcze on nic jej nie prosił, tylko sam się obsługuje. Tak, i ona zdecydowanie to docenia. I nie lubię nigdy nic prosić tam, jeżeli chodzi o gosposię i sam wszystko robię. I drażni mnie, kiedy ojciec wszystko prosi. A Kontras właśnie po prostu przywitał się z tobą, poprosił o śniadanie do gabinetu, wziął kawę i poszedł. I zamknął się. A ty zostałeś tam i... No i w sumie spotkaliście się z Oliwią w momencie, kiedy ona zeszła na dół już tak. Przygotowana do wyjścia. Bo wtedy jakby ja tam robię kawę, ale robię kawę dla męża, bo oczywiście wiadomo, że to przynosi gosposia, ale gdy chce się podlizać i udawać się, to muszę, wiadomo, zanieść mężowi kawę, więc zaraz możemy wychodzić, tylko zaniosę jeszcze kawę George'owi i pewnie, i tak zerkam na zegarek, i pewnie niedługo przyjdzie Laura. Dzisiaj czuję się już lepiej? Tak, tak, zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że ojciec też się poczuje o wiele lepiej. Biorę tę kawę i idę do gabinetu. Czy się pukam? Trzymam kciuki. Otwarte, otwieram. Proszę. Tak, proszę, kawę tutaj przynoszę i oczywiście witam się z nim. No, dziękuję ci, kochanie, że o tym pomyślałaś. Będziemy wyjeżdżać na miasto. A bo właśnie nie powiedziałam ci, i tak się przysiadam lekko na biurko. Leopold zaleca się do Laury. Kojarzysz tą doktorantkę doktora Charlesa? Profesora Charlesa? Tą ładną. No tak, ładną. Tak, kojarzę. To właśnie ją, ale... Leopold się do niej zaleca. To w sumie widziałeś ją kilka razy, bo my się przyjaźnimy. Co ty mówisz? No tak, i właśnie dlatego próbuję, poprosił mnie, żebym mu pomogła i będziemy właśnie, próbuję im pomóc. Przyjdzie dzisiaj tutaj, może chcesz się przywitać, bo właśnie niedługo powinna być. No wiesz, jeżeli ktokolwiek ma wpłynąć i pomóc jakkolwiek Leopoldowi, żeby radził sobie jakkolwiek z kobietami, to ty. No dlatego właśnie... To jest dobra kobieta, bo jest piękna, jest wykształcona, jest inteligentna, mądra. Wykształcona, więc może też mu pomoże go wtrzymać trochę. No właśnie, tak, to prawda, ale wiesz, ja się tak zawsze zastanawiałem, że no tak ona wygląda na taką wyzwoloną i taką raczej właśnie wykształconą, ale czy to nie jest coś nie tak, jak kobieta w tym wieku jeszcze nie ma męża, rodziny, rozumiesz? Ona jest, jakby to powiedzieć... Samowystarczalna, no. I to mnie trochę niepokoi. Czy Leopold jakby byłby, bo naukowo patrząc, to jak najbardziej to jest bardzo inteligentna, wykształcona kobieta. Świetnie, no ale ona i Leopold, znaczy nie zrozum mnie źle, ja kocham mojego syna, ale znam też jego możliwości i obycie towarzyskie, no i no tak. Więc tak mówisz, wydaje mi się, że będą idealni. Zauważyłeś, że jest mocno wykształcona i chyba to bardzo dobrze. Sam mówisz, najwyższy czas znaleźć męża. Nie no, świetnie. Może rzeczywiście to jemu coś poukłada w głowie, a i na nią ludzie będą inaczej patrzeć. Tak. To wie. I widzisz, że jakby ta rozmowa trochę go rozluźniła, że on zaczął powoli... Napaliczyłam. Tak, że może już nie jest aż tak pewien tego, jak był jeszcze w nocy, co nie zmienia że to nie jest tak, że on całkowicie porzucił to podejrzenie. Tak, nie? Wiadomo, dlatego właśnie specjalnie jakby podrzuciłam ten temat Laury i tak dalej, żeby przestał myśleć, że mamy romans, tylko że Leopold jest zainteresowany kimś innym, więc tylko jakby taka niby ploteczka, że niby przez przypadek mu powiedziałam, a to był jakby cały plan, więc tylko pocałowałam go oczywiście w policzek, to oczywiście jak wrócimy, to wszystko ci opowiem. Nie mogę się już doczekać i pilnuj, żeby on tam nie palnął żadnego głupstwa. Dobrze, postaram się, chociaż polubiliśmy się, ale to nie jest łatwe. Tak, nie musisz mi o tym mówić. Dotrzeć do mojego syna w ogóle nie jest łatwo.
Dobrze, to jeszcze żegnam się. Tak. Żeby ona nie czekała, bo też sobie tak pomyśli. Oczywiście. I macham mu i wychodzę. Poprawiam sukienkę i wychodzę. Dobrze. I, i tak rozglądam się ten dobra Leopold, jakby trochę pomogłam. Znaczy Laura dostała, ale ojciec raczej nie będzie z nim rozmawiał, więc ten, zwróciłam, że będę waszą przyzwoitką. Czekaj, co? Wolisz, żeby myślał, że mamy romans? Ale jakim cudem Laura dostała? Coś ty nagadała. No, że ty się do niej zalecasz. A nie mogłaś powiedzieć, że jadę się z Antonim spotkać? A ty się musisz wybrać ze mną po prostu, bo po jednej stronie jedziemy, w sensie w jednym kierunku? Nie, w ogóle to nie byłoby podejrzane po tym, co było wczoraj. Już chyba łatwiej byłoby po prostu wziąć dwie różne taksówki. Może, ale jeżeli byśmy zniknęli w tym samym czasie, to i tak by było podejrzane. Nie moja wina, że... No to ty byś mogła z godziny przed, by się nic nie stało. Tak to ma jakby na tacy powiedziane, że jest, interesuje się inną kobietą. To i tak jest prawdą. Jak w ogóle, to mów ciszej. Jest w gabinecie, pracuje. Tak, chodźmy. Ej, no i wychodzicie sobie w takim nastroju i ty, Laura, widzisz, bo ty już czekasz i jakby widzisz już z daleka, że oni we dwójkę zmierzają w twoim kierunku i że są pogrożeni w jakiejś takiej dosyć żywej dyskusji. Ja otwieram drzwi panią do samochodu, zapraszam do środka. Wyspałaś się, Lauro? Tak. To dobrze. O, świetnie. To jedziemy. Ktoś się do siebie nawzajem odzywa podczas tej niezbyt długiej, ale jednak drogi do ślusarza. Ja na was patrzę. Do Antoniego. Ja prowadzę, się skupiam na tym. Cieszę się, że się wyspałaś. Ja na przykład zaczęłam unikać lustra, czyli tego w sypialni. Jakby to powiedział mój ojciec, jesteś niewyspana przeze mnie. Nie, jestem niewyspana przez niego. Słyszałem, ściany są cienkie w naszym domu. A to w sumie jest akurat przez ciebie. Nie. Laura, wybacz, jakby osoby. Problemy rodzinne. Laura, słuchasz tego i zaczyna ci się robić tak dziwniej i dziwniej. Coś tutaj mocno jakby znaczy, jest, ta relacja się robi jeszcze bardziej skomplikowana. Ja z myślisz o tym, co powodu, z jakiegoś powodu czujesz, że jestem częścią tej rodziny przez informacje, które docierają do mnie z tych dwóch stron i jestem trochę zażenowana. Ty to widzisz, Oliwio, bo czytasz ludzi dobrze. Leopold, no ty pewnie nie, bo prowadzisz. Ja tylko odchrząkam. I nic nie mówię. A no, wracając do tematów ważnych, tak. Jaki mamy plan na to spotkanie? No, najpierw jedziemy do Antoniego i pytamy go w ogóle, po co to dał? Czy ignorujemy Antoniego, idziemy do ślusarza, a ewentualnie później się pytamy, czemu? Z tym Antonim to myślę, że możemy podjechać pod niego, najwyżej z nami nie pojedzie, chociaż odpowie na parę pytań. No dobrze. Ale powiedz mi, mam takie ważne pytanie. Ojciec nie widział pistoletu, który przyniosłaś? Nie, nie widział. Właśnie, co zrobiłaś z tym pistoletem, Oliwia? Zostawiłam w torebce. Okej, dobrze. A Lauro, jeszcze pytanie do ciebie. Ty zostawiłaś w domu pistolet, czy masz go teraz przy sobie? To Leopold ma pistolet, ja go nie brałam. A tak, ty nie tak, brałaś. Tak, Laura nie ma. Dobrze, dobrze. A ja mam cały czas ze sobą. Słuchajcie, nie wiem czemu. Przepraszam, że na momencie przerwy, bo mi bardzo przycina Piotra cały czas. W sensie nie... słyszę go, ale, tak, ale bardzo przycina obraz. U mnie jest to samo, więc chyba mam problemy z internetem jakieś. Okej. Okay. Znaczy słychać cię, więc to w sumie najważniejsze, a obraz... To najważniejsze. No, o, teraz chyba wskoczyło na właściwe miejsce. No i akurat się zaciął, więc nie wiem. A tak, teraz się zaciął, tak, teraz to widzę. I to jeszcze w takiej śmiesznej minie. Odpowiedniej do sytuacji. Nie, o, teraz już jest okej. Okay. Dobrze.
Więc plan jest taki, że podjeżdżacie do Antoniego, tak? Tak. Tak. W porządeczku. To podjeżdżacie. I to jest tak, że widzicie go na zewnątrz, bo on właśnie wynosi taki papierowy, coś a la karton. Widzicie, że tam jest dużo takich już nieaktualnych starych gazet. No po prostu wynosi śmieci, tak, w tym momencie. I kiedy podjeżdżacie, on widzi ciebie, Leopold, za kierownicą. No nie może ci zamachać, bo jakby trzyma to tak oburącz. Ale widzisz, że jest bardzo blady, ma podkrążone oczy, ma takie bardzo spieczone usta, jak u osoby, która jest odwodniona na przykład. Wygląda o wiele gorzej niż kiedy ostatni raz go widzieliście, no bo w sumie Oliwia, ty też. Mech. Tak. Kiwa wam głową, tak jakby chciał przekazać, że zaraz podejdzie. Idzie, stawia ten karton w rogu takiego ogródka. Tam widać, że jest miejsce takie właśnie na śmieci, taki skład, z którego potem się to bierze, ewentualnie przetwarza, jeżeli to jest papier, tak jak na przykład teraz. I on ma już wolne ręce, więc podchodzi do was. Piękny dzień nam się zapowiada, bo faktycznie świeci słońce. My w sumie do ciebie. Domyślam się, inaczej byście się tutaj nie zatrzymywali. To wsiądziesz może, porozmawiamy. To ja może zaproszę do środka, chociaż mam trochę bałagan, no ale też nie spodziewałem się gości. Pani Kort, i on tak kiwa ci głową. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na moją ocenę końcową. Dlaczego miałoby? Żart, nieważne. Proszę przodem. Chodzimy raczej. I widzicie, że to jest tak typowo... On od niedawna usamodzielnił się, to znaczy mieszka sam, wynajmuje właśnie taki niewielki domek i faktycznie widać, że o ile w miarę sobie radzi z codziennością, no to jest tam bałagan, nie ma jakiegoś wielkiego syfu, no ale to nie są też warunki, w których się przyjmuje gości, więc on tak z lekkim zażenowaniem gdzieś tak uprząta szybko coś z takiej małej kanapy, już też takiej dosyć wysłużonej. Herbaty, coś do jedzenia? Nie, raczej nie. Ja mam w sumie pytanie, czy ja kiedykolwiek tu byłam? Nie, on cię raczej zapraszał. Gdzieś się umawialiście na neutralnym gruncie, mieliście kilka tygodni, ale u niego nigdy nie. Okay. Zresztą on, tak jak mówię, od niedawna mieszka sam. Tak, to mieszkał jeszcze z rodzicami, więc wtedy na pewno cię nie zapraszał do siebie. Domyślam się. To siadam na tej kanapie tak ledwo, żeby dotknąć. Leopold, zaczniesz? Bo chyba to ty nas tutaj sprowadziłeś. Tak, Antoni, chłopie, weź powiedz zarówno Oliwii, jak i Laurze to samo, co powiedziałeś wczoraj mi. O karce, ślusarzu i tak dalej, i tak dalej. Bez tajemnic. On jest wyraźnie zdziwiony, że one już wiedzą, ale to jest tak, że być może ten element zaskoczenia powoduje, że on jakoś nie oponuje. No i ja tutaj już nie będę przedłużać, po prostu się dowiadujecie to, co już wcześniej wam Leopold przekazał. I on to kwituje, no i w zasadzie... Tyle, wiele więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Teraz mi jeszcze tylko powiedz, jedziesz z nami do ślusarza? Teraz to, no jak chcecie, to pojadę. No i świetnie. Nie wiem, po co miałbym, ale w porządku. Bo zawsze raźniej. No,
Tak, to w towarzystwie zawsze raźniej. Widzisz, że on się czuje jakby bardzo nieswojo, bo ma obok siebie swoją wykładowczynię, swojego kumpla, no i swoją kochankę. I to nie jest dla niego dobry układ. Jest taki dowcip. Kumpel, wykładowczyni i kochanka wchodzą do domu pewnego młodego człowieka. Ja tak w sumie słucham. Czy on nam powiedział, że on się wkradł do mieszkania profesora? Nie, on nie opowiedział. Okay. On nie opowiedział wprost o tym. No wiecie, tyle co od Leopolda, ale on opowiedział tyle, ile musiał. W sensie nie rozwodził się nad tym, że tak, włamałem się tam i no już na pewno nie opowiedział, że... Tak. Że tam myszkował. Ja wstałam, poprawiłam czymś się sukienkę, no to jedźmy. A ja mam w sumie dwa pytania. Pierwsze pytanie to skąd masz kartkę i dlaczego ona jest połączona z profesorem? Bo mi się skojarzyło, bo mi Lucy powiedziała, że ktoś mu się wkradł do mieszkania, więc dlatego mi to od razu połączyły się kropki. No tak, no i to jest ten moment, gdzie on spuszcza wzrok, a kiedy podnosi, to patrzy w sumie bezpośrednio na ciebie, Olivia, i już zaczynasz widzieć, że trochę odzyskuje rezon i widzisz tego dawnego Antoniego, bo on niemalże tak mruga do ciebie porozumiewawczo, mówiąc po prostu, że człowiek czasami bywa w miejscach, gdzie może nie powinien się znaleźć, w czasie, o którym może nie powinien się znaleźć. Ty wiesz o tym najlepiej. Ja się zastanawiam, do kogo on to mówi, nie? To w sumie dotyczy prawie każdej obecnej tu osoby. Tak, i to chyba najbardziej on w tym momencie tak obawia się reakcji Laury na to, ale już jakby postawił wszystko na jedną kartę i powiedział, no nie wprost, ale niemalże przyznał się do tego, że tak, był tam, może nawet. A ja jeszcze bardzo uważnie przyglądając się Oliwii i Antoniemu, chciałbym zadać tak pół żartem, pół sobie pytanie, no Antoni, a będziesz siedzisz w samochodzie z przodu ze mną, czy z tyłu z Oliwią? Jak wolisz? On się prawie zakrztusił, bo akurat pił herbatę, chcąc zdążyć przed wyjściem. No, z tobą, no. Przodu, panie niech jadą z tyłu. A, jakoś tak bez przekonania, ale dobre. Ja już wychodząc, jakby, bo nie ma co przedłużać, tak właśnie tego na odchodem. A drugie pytanie, dlaczego tak słabo wyglądasz? Bo widzieliśmy się kiedy wczoraj, kurczę, na tym, nie? Jakby, bo to już pytanie jest jakby meta. Ten pogrzeb był wczoraj. Bardzo ciekawe, bo Oliwia wczoraj też bardzo słabo wyglądała wieczorem. No właśnie, każdy może mieć cięższy dzień albo cięższą noc. Ja miałam ciężką noc, umówmy się. Rozumiem. Czy on kłamie? Czy on kłamie w tym, że miał ciężką noc? Czy coś ukrywa? Rzuć na psychologię albo na psychoanalizę, co tam sobie. Czy ja mógłbym też z racji tego, że go dobrze znam? Tak, mógłbyś, tak. Znaczy każdy może z was, bo każdy go jakoś tam zna. Oliwia tak samo, więc... Na psychologię weszło, na psychoanalizę mam rzucić, czy na psychologię? A co masz wyżej? Możesz sobie wybrać. To psychologię mam wyżej, to weszło. No to weszło. Ja mam ekstremalny sukces na psychoanalizę. Ja tak dobrze znam po prostu Antoniego. No nikt tak dobrze nie zna Antoniego. No i wiecie, i to jest jakby to pytanie... Czy chodziło dokładnie o to, czy on rzeczywiście miał ciężką noc, bo w tym nie kłamie, absolutnie jest prawdomówny w tym, że miał ciężką noc i jest to stuprocentowa prawda. Ale że coś kręci, też możemy wywnioskować. No na pewno możecie wywnioskować wszyscy, że nie mówi wszystkiego o tym, co to znaczy, że miał ciężką noc. Dobrze, czy ja w tym domu już byłem wcześniej? Jako kumpel? Ty mogłeś być, bo mogłeś mu pomagać, kiedy on się wyprowadzał. Dobrze. Przeprowadzał. Na pewno pomagaliście mu z chłopakami wnosić tam jakieś rzeczy, no po prostu urządzić się trochę i... Z racji jego dziwnego wynoszenia kartonów z gazetami, chciałbym się przyjrzeć, czy coś w tym domu jest niepokojącego, w sensie jakiś dziwny rozgardiasz, bałagan w jakimś dziwnym miejscu, może jakieś niepokojące rzeczy gdzieś leżą. No może ktoś go wczoraj odwiedził.
No, no dobra, to... Ja to tylko chciałam powiedzieć, że ja właśnie jakby jako Olivia to zastanawiałam się, czy on przypadkiem miał ciężką noc tego samego powodu, co ja miałam ciężką noc, ale w sensie jak już byłam w domu, wiesz, kobieca zazdrość. Tak, jasne. No to ty chciałeś zobaczyć, Leopold, czy tam coś ci się nie zgadza. Rzuć na spostrzegawczość. Ekstremalny sukces. Wiesz co? To jest kilka rzeczy, które teraz tak rzucają ci się w oczy. To są niby drobiazgi, bo widać, że on dba o to, żeby no, nie trzymać na widoku czegoś, co ma być ukryte przed ludzkim okiem, ale jednak widzisz coś i to tylko dlatego, że właśnie skupiłeś się na tym. Widzisz taką srebrną, wydaje ci się na pierwszy rzut oka, że to jest popielniczka, taka bardziej ozdobna i wyrafinowana, ale widzisz, że popiół, który w niej jest, to nie jest popiół z cygara ani z papierosa, bo unosi się taki delikatny zapach i to tylko dlatego też, że ty się na tym skupiasz, jakby to było jakieś kadzidło, jakieś zioła, coś takiego. Widzisz też, że tak za kanapę rzucona i on nie zdążył jej podnieść i to jest taka zmięta, wsunięta i ty po prostu zerknąłeś. Taka biała koszula, na której są ślady może od ziemi? No jest brudna w każdym razie, jest brudna. I taki rzemyk, tylko że on jest tak wsunięty, że nie wiesz co jest, musiałbyś podejść wprost i wysunąć to stamtąd, żeby zobaczyć, co jest na tym rzemyku, bo to jest tak wsunięte pod kanapę razem z tą koszulą, tak? I to jest to. Dobra, to ja na pewno, kiedy wszyscy będą już chcieli się zbierać do samochodu, będę chciał wychodzić ostatni i w ostatniej chwili powiedzieć, że czegoś tam zapomniałem z mieszkania, żeby jeszcze wejść na chwilę. Mhm, dobra. I kiedy to mówisz, to Antony mówi, no dobrze, to pójdę z tobą, bo muszę zamknąć za nami. Daj mi klucz, a to już odpalę samochód. Mhm. Dobrze, to wiesz co, to będzie wymagało rzutu, bo on jest mimo wszystko czujny. I Edenina? Ja bym chciała, żebyś ty rzucił, zaraz ci powiem, na co to będzie najlepiej. No może go rozproszyłam moim wzrokiem zazdrośnicy, może to mu pomoże. Mogłoby pomóc, ale wiesz, nie w sytuacji, kiedy to jest kwestia zamknięcia drzwi, no nie, no bo to jest takie, że to nie w tej sytuacji, ale tak, możesz tą gadaniną spróbować zamydlić mu oczy. Co mi szkodzi? Niech to przerzucę, no. Co tam zrobię, się może stać? Wiesz co, no po prostu jeżeli ci nie wyjdzie, to nie będziesz miał absolutnie szansy wziąć tego, ani w jakikolwiek sposób się przyjrzeć, bo on wprost stanie, poczeka, jakby będzie miał cię na oku, tak? Bardzo. No nie. Czyli wiesz, to jest tak, że ty idziesz, zamarkowałeś, że czegoś tam faktycznie zapomniałeś, mogłeś bez problemu powiedzieć, że a jednak to mam, więc nie wzbudziłeś takich podejrzeń, że on cię zaczął wypytywać, ale stał, zamknął za tobą drzwi, koszula została tam, gdzie była, ten rzemyk, który tam był wsunięty pod kanapę razem z nią, tak samo, więc nie wiesz w tym momencie, co to jest. Dobra, chłopie, zaczynasz mnie przerażać, ale usiedźmy. Czym cię przerażam? Tajemnicami. To każdy jakiś ma, nie? Chodźmy. Czas nas goni. Wsiadacie. I jedziecie do ślusarza. Kiedy dojeżdżacie i wysiadacie auta, od razu jest dla was jasne, że coś tutaj jest nie tak. Drzwi do
zakładu są uchylone. Widzicie pełno potłuczonego szkła. I to jest to, co widzicie na pierwszy rzut oka. Przy wejściu widać jakąś plamę rdzawą o bardzo regularnym kształcie. Znaczy ja na pewno wyciągam pistolet, żeby mieć go zawsze gdzieś tam pod ręką, nie? Ja też. Okej, okay, to jest ten moment, kiedy Antony zobaczył, że wy wyciągacie broń. Ej, co jest? Jedź cicho, żeby nas nie usłyszeli. Widzicie, że on dostrzegł to, co wy, ale jest taki, ale kto? Gdybym wiedział, to bym ci powiedział. No dobra, ja jedę przodem, Oliwia, może bardziej z tyłu, bądź ty też masz pistolet. Dobrze. To jak za tak delikatnie. Do tych drzwi. Jeszcze nie wchodząc, po prostu jakoś tam się przyjrzeć, czy tam kogoś widzę, jakąś sylwetkę, jakieś cienie, cokolwiek. Wiesz, cienie, w sensie takie poruszające się, ani sylwetki poruszające się, nie widzisz. To, co jest tym, tą plamą regularną, to jest wyrysowane teraz, bo to było tak trochę w cieniu, teraz jak podchodzicie bliżej, no to widzicie, że to jest wyrysowany czerwonym kolorem zdecydowanie. Taki duży, okręgu symbol. Ty, Leopold, na pierwszy, bo idziesz przodem, więc ty pierwszy jakby go widzisz. On jest w niektórych swoich częściach tak jakby rozmazany, jakby ktoś go kreślił w pośpiechu, albo tak właśnie wodząc dłonią, która lekko drży. No ale ewidentnie jest to symbol pewnie jakiś okultystyczny. Tak. Mogę go kojarzyć? Wiesz, tak na pierwszy rzut oka to na pewno nie. Może tylko stwierdzić, że wygląda na jakiś taki okultystyczny, ale co on dokładnie znaczy, to nie. To musiałbyś troszeczkę poszperać. No i w oddali, jak tak zerkasz, widzisz, no tak, sylwetkę, tylko że to jest sylwetka leżąca i absolutnie nie dająca oznak życia w tym momencie. Okej. Okay. No to ja idę pierwsze, co to do osoby podbiegam, tak? Żeby zobaczyć, czy może jeszcze oddycha, czy może jakoś da się ratować cokolwiek, nie? To jak, no ja wchodzę, to jak ja wchodzę za nim i widzę, że on podbiega do leżącej tam jakiejś tam sylwetki, to chowam broń i chciałabym spojrzeć na symbol, na okultyzm. Dobrze, to rzuć sobie na okultyzm, a potem za chwilę sobie rzucicie na poczytalność wszyscy. Kurde! Wiesz co? Ja ściągnę 8 punktów. Dobrze. Ej, tylko poczekaj, bo to tryb edycji muszę zrobić, żeby zmienić. Znaczy ja myślę, że w ogóle też gdzieś tam daliśmy znać, że jest bezpiecznie. Ja na zasadzie możecie wejść. Okej. Czyli ty sobie obniżasz ze szczęścia, Oliwia. Dobrze. I wiesz co? To jest tak, że jesteś w stanie rozpoznać, że tak jak są typy symboli, które są na przykład albo odpychające, zabezpieczające, albo przywołujące, to to jest symbol, który ewidentnie ma coś przywołać. Super. I ty, Leopold, podbiegasz, na pierwszy rzut oka już widzisz, że temu człowiekowi to jest taki w średnim wieku był mężczyzna, bo już widzisz od razu, że jakby to jest martwy człowiek. Ma poderżnięte gardło po prostu od tak przez całą długość. Ma też rozdziawione usta, których nie widzisz języka. I widzisz też jeszcze otwarte te właśnie takie szkliste, zaszklone oczy. Włosy całe zlepione od krwi, takie już pakowate, siwiejące. Najwyraźniej to był właśnie ten ślusarz, do którego właśnie jechaliście. Dobra, strzelam za poczytalność, co? No mówiłam, że teraz będziecie rzucać na poczytalność. Wszyscy to zobaczycie. No. Bohaszka. U ciebie, Leopold, jest
porażka u Laury jest sukces. To jeszcze Oliwia? No tak, poczekajcie, bo ja muszę wpisać sobie poczytalność, bo nawet nie mam wpisanej. A, tak, tak. Mam wpisać tu po prawo, nie? Tak. Z mocy jest poczytalność, więc musiałam... O, teraz rzucę. Albo nie rzucam. Kurde, jakiś... Aha, dobra, bo ja źle, bo musiałam pisać, ile mam na ile mam, a nie pisałam ile mam. Dobra, teraz mogę, bo jakiś błąd mi wyskakiwał. No, ekstremalny sukces. Hej, czyli tylko Leopoldowi nie wyszło. I to jest tak, że w momencie... I to będzie doskonały moment, żeby skończyć ten odcinek. Że w momencie, kiedy widzisz ten symbol, widzisz tego martwego człowieka, to tak jakby ktoś dosłownie przełączył ci coś w głowie. Znowu zalewa cię to uczucie takiej nienawiści, szoku i celujesz tym pistoletem, ale celujesz nim... No właśnie, i teraz parzyste to Oliwia, nieparzyste to Laura. Rzuć K6. Celujesz w Oliwię. A ty, Oliwia, widzisz, jak Leopold właśnie z taką dziką nienawiścią w oczach odwraca się błyskawicznie w twoją stronę i mierzy ci prosto w serce. Stój! Stój, to jest wszystko twoja wina. Stój, nie ruszaj się. I to jest to, co słyszysz. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, słuchanie, wam za wspólną przygodę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!